Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z najnowszego Need for Speeda. My dzisiaj zaczynamy od wyścigu. Tak na szybko rozpoczęty wyścig, ponieważ jak widzicie, miałem tutaj dwa zadania do wykonania. Idealne turbo, czyli włączamy tutaj turbo i nie możemy uderzyć w nic, co jest na naszej drodze. Potem złoto zdobyłem w próbie czasowej, ale zaczęła mnie gonić policja i naprawdę ciężko mi było tam się z nimi tutaj rozprawić, więc mówię, a pominę to po prostu te dwa zadania i pokażę wam od tego fragmentu, aby nie było za nudno. Mamy zdobyć złoto w tych zawodach i jak już widzicie, skupiłem sobie Ferrari, które prowadzi się wyśmienicie, jest bardzo ładne, fajne, szybkie. Kupiłem dodatkowe oczywiście jakieś technologie oraz też powiem wam, że chyba po tym challenge'u będziemy odblokowali, mieli możliwość odblokowania Lamborghini Gallardo, tak więc pokażę je pewnie w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle tutaj wyglądało, jak się będzie je prowadziło i czy będzie fajne. Oczywiście tereny górskie zawsze są fajne z tego względu, przynajmniej dla mnie, że drift tutaj jest zdecydowanie łatwiejszy. Ta trasa jest bardzo ślizga i dzięki czemu po prostu też łatwiej tak wykonać go. No właśnie, o to chodziło mi. Też dzięki takim idealnym jak pokonujemy tak idealnie zakręty, tak, driftem czy tam jakimś tam ślizgiem, to po prostu bardzo szybko nam policja przestaje nas gonić, tak, zobaczcie, ucieczka i zaraz przestaną nas gonić, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to pewnie oni zajmą się teraz moimi przeciwnikami, a ja będę mógł sobie kontynuować dalej wyścig bez najmniejszych problemów, już na luzie. Zostały jeszcze 3 checkpointy, dokładnie teraz 2 zostały, no i pewnie to złoto się uda, ale zobaczcie, ile punktów tutaj muszę zdobyć, aby ukończyć ostatnie zadanie w tym challenge'u. A jeszcze kraksa, ale udało się ukończyć wcześniej sam wyścig, więc tutaj mi nic się nie stanie. Ale zobaczcie, ile punktów tutaj nagle mi się pojawiło, aż 30, no prawie 30 tysięcy, tak? Więc teraz wystarczy w sumie pobawić się troszkę z policją, być może jakiś inny wyścig wziąć i mogę tutaj to szybko dosyć te punkty zdobyć. Ale wiecie co, weźmiemy sobie jakiś warsztat, ponieważ chciałbym się kręcić wokół warsztatu, tak abym mógł tutaj w razie, gdyby policja mnie niszczyła, jej uciec. Bo też wiecie, jeśli policja mnie po prostu staranuje, ten pasek zdrowia będzie mały, a nie będzie w okolicy właśnie tutaj warsztatu, to po prostu oni mnie złapią dlatego, że samochód mi się zepsuje. Więc pod tym względem tutaj trzeba na to zwracać uwagę i zawsze tam mieć jakieś po prostu tutaj zaopatrzenie w postaci tutaj gdzieś tam ustawionego GPS-u na jakiś tam warsztat. Już 40 tysięcy punktów, więc jest nieźle. Ciśniemy sobie tutaj wjazd do warsztatu, aby mieć ten samochód w idealnym stanie. No i połowiemy się z policją wtedy. O, 1000 wpadł. Prawie 2000. Kurczę, myślałem, że to będzie ciężko naprawdę zdobyć, a już 40 tysięcy punktów jest. Dobra, to jedziemy sobie i pobawimy się z nimi. Oczywiście za drift też dostajemy jakieś tam punkty, więc jeśli o tę kwestię chodzi, to warto jakoś tutaj efektownie pobawić się. Aj, kurczę, dostał. Już pewnie po nim jest. A my tutaj sobie na luzie to ukończymy. No bo oczywiście za jakieś różne tutaj potyczki z innymi kierowcami mamy dodatkowe punkty, więc to też warto wykonywać. Aj, myślałem, że tutaj stracę wszystko, ale jakoś się udało w ten zakręt wejść. A, już zobaczcie, prawie te
potrzebne punkty mamy zdobyte. Aj, helikopter widzę się pojawił, więc to... Ha, nie zwiastuje dobrej nam nowiny. A, jeszcze! No zobaczcie, cholera. Jestem teraz ciekawy, czy nadal będę miał przebite koła, czy... Mam, kurde no, goni mnie helikopter, gdyby nie on, to jeszcze może bym jakoś to przetrwał. Wiecie co, czekajcie. Ajajaj. Tyle mam, na szczęście mam dużo tych technologii, znaczy... Mało zostało mi. O! Jak widzicie? Wow! Nieźle. Dobra, teraz tylko kurczę im uciec i mamy... Ajajaj. Znowu mam koła przybite, ale się tutaj tyle dzieje na tym ekranie. Zobaczcie, już mam tyle punktów tutaj napite, że spokojnie mógłbym teraz sobie... już im uciec i zakończyć ten challenge, ale... Dobra, mamy już... wow! Jest, jakoś się udało. Ja nawet nie wiem, co na tym ekranie się dzieje. Mnóstwo punktów dostałem. Przypiłem oponu, one się jakoś też zregenerowały w międzyczasie. Dzięki czemu mogłem po prostu to zdrowie całe odzyskać, znaczy ten cały pasek tego stanu samochodu. Jest, udało się. Ja już praktycznie myślałem, że nie ma szans na to. Jak widzieliście, miałem tam chyba 70 tysięcy i te auto mi strasznie podniszczyli. Wow, sporo kasy przyszło nowej. Zobaczymy, co odblokowaliśmy w ogóle, nowy samochód jakiś. McLaren, dokładnie. Fajna muzyczka. Aha, czyli teraz odblokujemy sobie Forda GT. Tak więc jeszcze nie będzie to nasze Lamborghini upragnione. Na Ford GT. Zresztą Ford GT też jest świetnym autem, tak? Klasyk dosłownie już teraz. Tutaj ciężko będzie, wydaje mi się. Oj, coś namieszałem tutaj. Bo... Aha, tutaj troszeczkę namieszałem, powiem wam, bo tak naprawdę Gallardo już jest odblokowane. Kosztuje 100... speed pointsów. Ale weźmiemy sobie je później, ponieważ tak naprawdę jak ja kupię to auto, to już by mi za bardzo nie starczyło na nową technologię, a fajnie by było sobie ją ulepszyć. Ponieważ widzieliście, to przed chwilą się działo z policją. Tam szanse były praktycznie moje bardzo, bardzo małe. Nie wiem naprawdę, co się stało. Jakoś nagle mi to powietrze się napompało w tych kołach. No a już było blisko, bo miałem 70 tysięcy tam punktów i praktycznie nie miałem szans. Tyle jednostek nagle zaczęło mnie gonić. Ale się udało, najważniejsze, no czasami trzeba kombinować, kurczę, nie odpuszczać do samego końca, jak widzicie, jakoś to posłudkowało tym, że po prostu mogłem tutaj znaleźć się już w drugim challenge'u w tym odcinku. I rozpoczniemy sobie jakieś tutaj, gdzie to było, takie skocznie szukacie, szukam, wiecie, bo, o właśnie, tutaj są, bo mamy tutaj, zobaczcie, 12 sekund w powietrzu, być, więc tutaj na tych skoczniach będzie trzeba troszeczkę poskakać. 12 sekund, kurczę, chyba taki jeden skok to jest sekunda, nawet może mniej, więc będzie ciężko. Chyba że znajdziemy jakąś dużą skocznię. Troszeczkę namieszałem z tym Lamborghini, bo ja odniosłem wrażenie, że ona będzie dopiero do odblokowania, a już jest odblokowane. Tak więc spoko, fajnie, tak? Już nie musimy na nic czekać. Ale no, potrzebujemy też te 100 speed pointsów. Dodatkowo też musicie być świadomi, że technologia to jest jakieś drugie, no 50, około 50 tysięcy z tych speed pointsów, więc
te 150 musimy minimum mieć, aby tutaj fajnie się pobawić, ale kupię je oczywiście i wam je zaprezentuję. Też pokażę może Forda GT, no jakie chcecie auta, żebym kupił, to też dajcie znać w komentarzach, takie auta wybiorę do kolejnych odcinków. No i tu mamy tą skocznię, zobaczymy ile taki skok tutaj trwa. Aj, krótko, 1,6 sekundy, tak więc kilka razy będziemy musieli się pobawić. I to coś czuję, że nawet będzie około 10 razy, bo nie sądzę, żeby każdy skok był taki idealny jak teraz mi wyszedł. Potem mamy mieć mnożnik razy 4 i jakieś inne tutaj zadania do wykonania. Więc tutaj to jest zdecydowanie łatwiejsze. Aj kurde, tak myślałem. Użyłem przez przypadek tej fali uderzeniowej, potem dodatkowo jeszcze turbo mi tutaj się uaktywniło. No, poza skokiem i ciężko naprawdę, jeśli mamy turbo włączone, to jest ciężko manewrować autem, raczej nie ma możliwości jakichkolwiek manewrów za pomocą właśnie tego samochodu. Obrócimy sobie nasze autko, ale to Ferrari jest świetne, masakra. Właśnie Ferrari brakuje nam, mi przede wszystkim. O, tutaj to chyba się nawet nie opłaca mi skakać, więc pojedziemy sobie. Chociaż tu jest łatwy dojazd, zobaczcie, jest zdecydowanie szybciej tutaj mi wjechać na górę. Już nie, to jest dalej, dobra, to się nie opłaca chyba tutaj wjeżdżać już. No, jeszcze prawie dwa razy tyle i mamy. Kurczę, fajnie jakby te skoczki były jakieś dłuższe, albo gdyby możliwość rozpędzenia się była lepsza, czyli taka wiecie, dłuższa, prosta. Jeśli mamy zakręt, to wiadomo, tą prędkość troszeczkę tracimy zawsze. Jakby była jakaś taka dłuższa, prosta, byłoby to zdecydowanie dla nas, raczej dla mnie łatwiejsze. Ale nie jest źle, tak te punkty szybko tutaj, znaczy te punkty, te sekundy nam wpadają. Aj, kurczę, no. Aj, aj, aj. Ale na szczęście jesteśmy już na samej górze. Jeszcze kilka razy i będzie. A myślałem, że ten billboard możemy zniszczyć, bo większość elementów właśnie tutaj w Need for Speedzie możemy na luzie zniszczyć, na jakieś tam różne filary czy coś przy jakichś budynkach. To jest fajne. Myślałem, że też właśnie ten billboard przed chwilą można było zniszczyć, ale niestety nie było takiej opcji. Dobra, ostatni raz i mamy to zaliczone. Też wydaje mi się, że jakimś takim większym sponsorem w Need for Speed jest Ford, ponieważ wiem, że są za osiągnięcia za jazdę Fordami. Też tutaj zobaczcie ten budynek obok mnie, ten jak to się nazywa, ten nasz ta nasza dziupla jest znaczy no są logotypy po prostu Forda, więc myślę, że tutaj Ford jakąś tam kasę dał na tworzenie Need for Speeda, że jest tak tutaj w dużym stopniu reklamowany. Teraz wystarczy mieć mnożnik razy 4, więc też może przy okazji byśmy tutaj zdobyli to. Albo dobra, najpierw pobawimy się w mnożnik razy 4, który powinien szybko wpaść, a potem te prędkości trzeba tutaj uzyskać przez kilka sekund. Ten drift raczej przy tych dużych prędkościach. Tutaj musimy wjechać na autostradę najlepiej i wtedy to będzie bardzo łatwe do wykonania. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo przede wszystkim ta prędkość musi być, tak? Przy drifcie tą prędkość tracimy, więc ona musi być ponad tą, którą tutaj widzicie. I potem na luzie tutaj już powinno to wpaść.
Dobra, przy okazji naprawimy autko. No, takich prędkości, takie prędkości mi się podobają. I właśnie na takich prędkościach bez najmniejszych problemów możemy sobie ten challenge właśnie wykonać, tak jak już wam mówiłem, tak? Tutaj to był najłatwiejszy sposób. Teraz mnożnik razy 4 oraz tutaj musimy być w strumieniu ogonowym, więc wydaje mi się, że po prostu, wiecie, na przykład w GTA jak gramy, jedziemy z jakimś przeciwnikiem w online, to taki tunel się wytwarza aerodynamiczny i wydaje mi się, że o to właśnie tutaj chodzi. No to abyśmy właśnie, no dokładnie, byli za przeciwnikiem w tym jego takim tunelu aerodynamicznym, czyli tutaj jest to nazwane strumieniem ogniowym. Więc łatwe to nie będzie, bo nam, zobaczcie, uciekł strasznie daleko. A pewnie możemy to zrobić tylko i wyłącznie na naszych przeciwnikach, na naszych rywalach. Pewnie na takich randomowych kierowcach nie możemy tego zrobić, tego go ścigam. I tutaj chcę jak najszybciej to zdobyć. Też przy okazji ten mnożnik prędzej czy później nam tutaj będzie na poziomie razy 4. Tak więc sobie to zdobędę. No, w końcu go mamy. No tutaj wiecie, ja nie mam zamiaru tutaj... Ale mnie zrobił, no nieźle. I nie mam zamiaru tutaj się z nim bawić, w sensie, że nie chcę z nim wygrać tych zawodów, tak? Ja po prostu wziąłem sobie ten challenge, aby tutaj mieć go zawsze przy sobie, że tak powiem. I żebym mógł sobie te punkty pozdobywać. A, tutaj sprytnie omija przeszkodę. No inteligentni ci kierowcy są, powiem wam. Ta sztuczna inteligencja jest na dosyć dużym poziomie. Podoba mi się to, że tutaj koleś to na spokojnie, na luzie sobie ominął. Jakoś nie wleciał w głupek w blokadę. Ale kurczę, mamy być 60 aż sekund za nim, co jest moim zdaniem ciężkim tutaj wyzwaniem. Okej, regeneracja jest. No dobra, jak jesteśmy już na 5 na tej mecie, to jesteśmy. Weźmiemy sobie po prostu jakichś innych rywali, aby tutaj innego rywala, aby móc za nim jechać, bo jak widzicie, tamten gdzieś nam zniknął, więc tutaj już, no jak miałem okazję, wiecie, wygrać zawody, dodatkowo jakieś tam speed pointsy uzyskać, no to z tego skorzystałem, tak? Też przy okazji już mamy ten mnożnik od jakiegoś czasu razy 4, więc ten zadanie też jest wykonane w tym challenge'u. No i teraz te kurcze, te sekundy za pojazdem chciałbym zdobyć, aby z tym już był też spokój. Ale jak na razie rywali naszych nigdzie w okolicy nie ma niestety. Dobra. Wjedziemy sobie, aby ten mnożnik, znaczy te punkty bardziej w sumie nam się zapisały, aby mógł sobie tam jakąś technologię później kupić. I wykonamy sobie, znaczy weźmiemy sobie na mapie, sprawdzimy gdzie jacyś są rywale, tak abym mógł ich sobie tutaj dogonić, abym mógł za nimi, o tutaj, dogonię tego kolesia i po prostu udam się za nim w ten pościg, znaczy w pościg, no będę jechał sobie za nim na spokojnie, aby te punkty tutaj zdobyć. Dobra, zaczynamy. O, mamy fajny wjazd też na budowaną dopiero autostradę. Więc tutaj powinno być sporo rywali, bo ja zauważyłem, o właśnie, coś tam jest już z daleka, widzę. Na tych nowo budowanych autostradach jest sporo tutaj tych kierowców, oni mogą się tutaj bawić bez problemu o to, że dogoni ich jakiś policjant, tak? A, czyli my musimy chyba...
rzucić mu wyzwanie, aby dopiero ten czas, te kilka sekund, które potrzebujemy, dokładnie minutę, tutaj nam naliczyło. Więc dobra, jedziemy za nim, dogonimy go. Ma nieco gorsze auto, więc też jakoś nam chyba specjalnie nie ucieknie. Wow, co to w ogóle było? Nie mam... Aha, wjechałem... Coś było na poboczu, nawet nie wiem co to było, ale nieźle to auto sobie polatało. Ale dobra, my latać nie mieliśmy. Potrzebujemy jeszcze sporo tych sekund, kurczę. Chyba go straciłem niestety. A, policja jeszcze nieźle, dobra. Czekał za nami, jak widzicie. On też chyba troszeczkę już tutaj wykończony jest, bo bardzo wolno jechał przez tą chwilę dosłownie. Dobra, jedziemy za nim, już go nie możemy spuścić z oka. Dobra, jak tutaj musimy wziąć drugi raz. Drugi raz musimy go po prostu ścigać, bo wydaje mi się, że te punkty, te sekundy nam tutaj nie będą zaliczane, jeśli nie będzie wyzwania, takiej potyczki między mną a nim. Chociaż zaraz sprawdzimy to. A nie, lecą. Nawet nie wziąłem tutaj potyczki z nim, a teraz lecą. Wcześniej nie chciało to działać, a teraz już, jak widzicie, działa. Więc mam nadzieję, że ta minuta nam tutaj padnie szybko, brakuje już... O, okej, dobra, mamy to. Tak więc teraz biorę tylko na GPS-ie, sobie ustawię kryjówkę, udamy się do niej. I będzie spokój z tym rozdziałem. Nie był ciężki. Dużo fuksa w nim bez... No nie oszukujmy się, tak dużo fuksa tutaj, dużego fuksa ja miałem z tym, wtedy z tymi punktami, ale reszta jakoś przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Oczywiście w kolejnym odcinku pokażę wam, jak jeżdżę policjantami, ten rozdział, ten sam rozdział, tylko że policją, oraz już potem zagramy sobie chyba że chcecie Forda GT. Jeśli chcecie Forda GT, dajcie znać. Jeśli chcecie Lamborghini, to też dajcie w komentarzach znać, wtedy takie auto, jakie chcecie, wybiorę. A tymczasem odłożymy sobie te punkty. Ja zaraz wam pokażę ten filmik, który zakończy ten rozdział i rozpocznie nowy. A tymczasem się z wami pożegnam, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć! The feds were sent in to make the streets safer, but they have only made them more dangerous for us, and more dangerous for the public caught in the crossfire. While many racers are throwing in the towel, a new batch just showed up. Their leader goes by the handle Fate. No one knows where he came from, but he's issued an open challenge to all racers. This town is now in the national spotlight. And the spotlight is where you make a name for yourself. Our rivals define us. They prove our place in the food chain. Fate wants to use me to define him. I will use him to define me. I will meet the challenge I set myself. The VRT will share our spotlight.